Cześć kochani, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj, jak widzicie, mój makijaż już nie jest w najlepszym stanie, bo jest już dość późno, już po całym dniu, ale specjalnie nic nie poprawiałam, bo nie ma to najmniejszego sensu, ponieważ będziemy dzisiaj sobie zmywać makijaż. Czyli po prostu dzisiaj się z Wami, jakie jest przeciwieństwo, przygotować, odgotować? To nie brzmi najlepiej. Ok. W każdym razie chciałabym Wam dzisiaj pokazać produkty, którymi zmywam makijaż, plus moją taką wieczorową pielęgnację, czyli można powiedzieć taką wieczorną rutynę. Także zakładam opaskę i przechodzimy do rzeczy. Ok, mam opaskę. Nie wiem, czy uszy są dobrze ułożone, bo wiecie, to jest najważniejszy element wieczornej pielęgnacji. W każdym razie ja ogólnie tak a propos opasek, to bardziej lubię te, które możemy właśnie zawiązać, a nie przekładać przez twarz i jakby przeciągać. Jakoś wolę tą formę, no ale to każdy co tam lubi. I teraz tak, ja dzisiaj użyję wacików, bo też czasem używam i pokażę Wam te produkty, którymi zmywam makijaż, aczkolwiek czasem też używam takich mateczek? Dajcie znać, jak nazywa się takie, wiecie, właśnie no ja nie wiem, jak to inaczej nazwać niż szmateczkę do zmywania makijażu, ale może macie jakiś lepszy pomysł, bo nie wiem, czy to jest najlepsze określenie. Natomiast jeśli też jest przykładowa maskara wodoodporna albo mocniejszy makijaż, dużo brokatu, to nie zawsze się to sprawdza. I teraz tak, ja innym zawsze produktem zmywam same oczy, a innym resztę twarzy. I zawsze zaczynam od oczu. I tutaj użyję płynu, o którym już Wam wspominałam. I ja Wam bardzo, bardzo polecam ten płyn. Oczywiście nie wiem, czy wszystkim się on sprawdzi, natomiast jest on właśnie, nawet tutaj jest określony jako delikatny dla skóry powiek, jest przeznaczony do skóry bardzo wrażliwej i również dla osób noszących soczewki. Generalnie powiem Wam, że mnie większość płynów nie odpowiada. I po prostu albo jakoś podrażniają, pojawiają się zaczerwienienia, szczypią i jest to nieprzyjemne, albo jest to taki po prostu dyskomfort, że no nie jest to fajne. Natomiast ten płyn to jest jedyny na ten moment, może pojawi się jeszcze inny, to dam Wam znać. Natomiast naprawdę już przeszłam przez wiele różnych płynów do makijażu i póki co to jest jedyny płyn, przy którym nie mam żadnego dyskomfortu podczas zmywania makijażu. To jest płyn dwufazowy i zmywa też makijaż wodoodporny. Oczywiście trzeba taki płyn wstrząsnąć przed użyciem. Ja się staram przykładać wacik i chwilę odczekać i ogólnie wykonywać ruchy raczej takie, wiecie, w dół, a nie żeby pocierać, nie żeby jakoś mocno właśnie tutaj, wiecie, szarpać te rzęsy, brwi też w sumie, ale bardziej nawet rzęsy i wiecie, tak po prostu przesuwam potem w dół, żeby pozbyć się tej maskary, no i cieni przy okazji, ale żeby jak najmniej rzęs uległo uszkodzeniu. Mam wrażenie, że ten płyn też na swój sposób właśnie tak wręcz jakby, nie wiem, pielęgnuję trochę te rzęsy, oczywiście nie, że nie wiadomo jak, ale że nie mam takiego poczucia, że one są jakoś mocno wymęczone po tym płynie. Kolejny krok to jest u mnie mleczko do twarzy i akurat tak się składa, że też jest z Mixy, ale już więcej produktów z tej marki nie będzie, chociaż tu nic złego. Natomiast to nie jest tak, że zawsze używam tylko tego mleczka, tak jak płyn to praktycznie tylko ten do makijażu. Natomiast powiem Wam, że jest to jeden z fajniejszych płynów, mleczek do zmywania makijażu. Bardzo dobrze zmywa ten makijaż, dokładnie. I też jest taki bardzo delikatny i taką właśnie zostawia tą skórę nawilżoną. I ja kiedyś używałam go tak, wiecie, jakby więcej, że skończyło mi się kolejnego opakowania, nie kupowałam. Zresztą wydaje mi się, że na kanale on też się pojawiał, jestem prawie pewna. Natomiast później też jakieś inne używałam produkty, a teraz jakoś ostatnio właśnie gdzieś był na promocji, kupiłam i mi się przypomniało, o, jaki on jest fajny. I właśnie teraz znowu używam tego płynu i tego mleczka i po prostu zmywam nim całą, o, pyk, 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 pyk. I całą twarz po prostu zmywam już tym mleczkiem. Czyli puder, wiecie, podkład, brwi, wszystko. Tam naprawdę bardzo fajnie, delikatnie, ale naprawdę dokładnie zmywa. Jest bardzo taki delikatny, ma przyjemny zapach i bardzo takie jest fajne uczucie. Taki jest delikatny dla tej skóry, nic właśnie nie podrażnia. No bardzo też jestem z niego zadowolona. Polecam Wam też ten produkt. I przechodzimy do trzeciego kroku i teraz będę myć buzię. I tutaj zmieniam te produkty, natomiast bardziej lubię kremowe konsystencje, jeśli chodzi o te produkty myjące. I aktualnie mam dwa takie produkty, jeden już wcześniej miałam i jest to produkt z AA i również on jest do, to jest krem żel do mycia twarzy, on jest nawet do skóry atopowej. I jest też właśnie, ja szukam zawsze takich produktów, które nie będą wysuszające, tylko bardziej nawilżające i często właśnie takie bardziej kremowe też one mają konsystencję i właśnie, które będą do takiej skóry wrażliwej, bo moja skóra właśnie taka jest i gdzieś tam łatwo się czerwieni i łatwo jakieś podrażnienie może być. I ten z AA jest naprawdę fajny, już go mam nie pierwszy raz, także ten Wam też mogę polecić. I kolejny, drugi, który aktualnie mam i dzisiaj go chcę użyć, to jest produkt, który mam pierwszy raz, natomiast markę znam i z tej marki Lierac miałam już ze 2 razy krem pod oczy i jest bardzo fajny. Jeśli mnie pamięć nie myli, to jest on w tym megadenku, który się ostatnio pojawił. Zachęcam Was do zerknięcia. I to jest określone jako pianka w kremie do demakijażu. I teraz właśnie użyję tego produktu i użyję też sobie szczoteczki sonicznej. Jeśli chodzi o tą szczoteczkę, to nagrałam dla Was osobny filmik, gdzie mówię Wam, jak ona mi się sprawdza, taką recenzję po bardzo długim czasie stosowania, co o niej myślę, także zachęcam Was do filmiku. Także te dwa produkty i nakładam po prostu sobie niewielką ilość, odrobinka wody i działamy. I rozprowadzam sobie na całej buzi ten produkt myjący za pomocą właśnie tej szczoteczki. Ja nie używam jej codziennie, tak jak Wam wspominałam w tym filmiku na temat tej szczoteczki, ale dzisiaj właśnie stwierdziłam, że użyję, żebyście też jakby, żeby ten element, wiecie, dodatkowy był, a jeśli jej nie używam, to po prostu myję dłońmi danym płynem i spłukuję wodą. Oczywiście teraz tak samo, za chwilkę sobie to spłuczę i przejdziemy po prostu do kolejnego kroku. Już zmyłam sobie tą piankę myjącą i teraz przejdę do toniku. I nie wiem, na ile go tu widać, już właściwie niewiele go zostało. Jest to tonik z AA, coś tak widzę, że nam się powtarzają trochę te marki, ale nie szkodzi. Jest to z tej serii takiej japońskiej, japoński rytuał i jest naprawdę bardzo fajny. Już mam też nie pierwsze opakowanie. Znalazłam kilka toników, które mi się fajnie sprawdzają. Tutaj jest on naprawdę fajny. Zmieniłabym tylko to, żeby trochę delikatniejsza mgiełka była, ale ogólnie bardzo polubiłam się z tymi tonikami właśnie w mgiełce, żeby już nie wacikiem nakładać, tylko spryskać. O. Właśnie. Mogłoby być delikatniejsze. To już było super, ale ogólnie jest naprawdę fajny. I w tym czasie, jak schnie ten tonik, to zazwyczaj myję po prostu zęby i w tym czasie on sobie, wiecie, wyschnie, żeby nie tracić czasu i nie czekać, bo ja jestem niecierpliwa i nie lubię czekać, ale już teraz tutaj, wiecie, nie będę myć z wami zębów. Natomiast powiem wam o kolejnym produkcie, w tym czasie tonik wyschnie, a ja wam tutaj opowiem dalej i po prostu będę nakładać. I teraz tak, zostaje nam nałożenie kremów, bo ja osobno nakładam zawsze na twarz, po to, czy ja, no, raczej większość osób tak robi, więc będzie krem do twarzy i pod oczy, ale jeszcze staram się właśnie, zwłaszcza na wieczór. Ok, przerwało mi nagrywanie, bo zabrakło miejsca na karcie, nie wiem dokładnie w którym momencie, ale mam nadzieję, że jakoś sensownie to będzie dalej i będzie się dało zmontować. Jeśli chodzi o kolejny krok, o tutaj mi się zapodział, to wspominałam o serum, że ja jeszcze lubię sobie na wieczór, zwłaszcza troszkę mocniej dać tą pielęgnację, troszkę bardziej nawilżyć i właśnie oprócz kremu, no to staram się nałożyć to serum. I ostatnio mam takie serum, które bardzo fajnie mi się sprawdza. Ja wam postaram się zamieścić linki do tych wszystkich kosmetyków, które tutaj używam dzisiaj. Dajcie znać, czy patrzycie w te opisy, czy jest to dla was przydatne, czy ma to sens, czy szkoda, że tak powiem, czasu, żeby to wypisywać, czy jednak jest to dla was istotne, bo kiedyś właśnie to robiłam, później miałam wrażenie, że i tak nikt nie patrzy w ten opis, ale gdzieś tam kilka osób zwróciło mi uwagę, że fajnie by było, gdyby w opisie były te produkty, więc będę wdzięczna za informację od was. I ja mam tutaj takie serum hialuronowe, jak widzicie, nie wiem, czy to będzie widać, ale chyba tak, że już właściwie niewiele zostało, znaczy niewiele, no jeszcze troszkę, ale tak powiedzmy, no zależy jak się ułoży tu w buteleczce, nie? Ale myślę, że mniej niż 1/4 go została i naprawdę bardzo fajnie nawilża, jest takie lekkie niby w swojej konsystencji, ale jednocześnie daje naprawdę fajne nawilżenie, bardzo fajnie się wchłania w skórę, jest przyjemne, ma taki delikatny, świeży zapach. Wiecie, że ja zawsze zwracam uwagę na zapach, nie? Także już chyba się przyzwyczailiście, że zawsze muszę coś powiedzieć o zapachu i najczęściej jeszcze o opakowaniu danego produktu, jeśli myślę w kontekście zabierania go gdzieś ze sobą. I jak już mam serum, to nakładam krem. Ostatnio używam kremu z takiej serii, ona jest w Rossmanie, Hada Labo, nie wiem, czy to tak się nazywa, Tokyo, krem na noc. I ogólnie, tak jak wspomniałam, muszę zawsze coś tam dorzucić o opakowaniu. Opakowanie jest duże, nieporęczne i na pewno się średnio nadaje, żeby je gdzieś zabrać. Natomiast prezentuje się elegancko, krem jest naprawdę fajny. Tutaj jakby to wieczko jest trochę jak lusterko, możemy się nawet w nim przejrzeć. O. Ale jeśli chodzi o nawilżenie, to jest takie dobre, ale nie jakieś takie mega. Jeśli potrzebujecie czegoś więcej, czegoś cięższego trochę, to ja też bardzo lubię ten krem, o którym też już wam nieraz wspominałam, z Dermedic. On jest taki naprawdę gęsty i dość mocno nawilżający. ale ja dzisiaj sobie użyję właśnie, ten serum też już fajnie mi nawilża, więc w połączeniu z tym kremem sprawdza się naprawdę bardzo dobrze. I na sam koniec, jak już się błyszczę, świecę od tych kremów i wszystkiego, ale no ja po prostu lubię mocno nawilżyć swoją skórę i żeby przez noc ona się fajnie zregenerowała, to zostaje nam jeszcze krem pod oczy. I jeśli chodzi o kremy, to też kilka znalazło się w tym denku, więc tam sobie zerknijcie. Natomiast ja teraz mam taki krem z Eveline. Ogólnie z Eveline jest też bardzo fajny ten krem z śluzem ślimaka. On tak kolorystycznie, wizualnie wygląda dość podobnie do tego. Ten natomiast jest z rzęszeniem, chociaż jest tu jakaś żmija narysowana, więc nie wiem, może jest tu jeszcze jakiś jad żmii. To jest napinająco wygładzający krem maska pod oczy i na powieki. Mógłby być nawet jeszcze troszeczkę, jak dla mnie, wiecie, taki cięższy, ale jest naprawdę bardzo fajny, fajnie się sprawdza, jak sama nazwa mówi, krem maska, więc on jest taki gęstszy, natomiast jak dla mnie to pod makijaż też jest spoko, ale podejrzewam, że nie dla każdego może by się w tej roli sprawdził, natomiast na noc myślę, że na pewno. I to już będzie wszystko, jeśli chodzi o mój wieczorny rytuał. Dajcie znać, czy filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Czekam na Wasze komentarze. Nie zapomnijcie o subskrybowaniu kanału i zaznaczeniu dzwoneczka, żebyście dostawali powiadomienia. Dziękuję Wam dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć!